Jednym z moich wyczynów jako członka Solidarności, co mi Ubecja wypominała jeszcze w 1988 roku, kiedy zostałam po raz ostatni zatrzymana, prawda, i goszczona 48 godzin na Komendzie Wojewódzkiej, to była wystawa katyńska. Muszę powiedzieć, że były równocześnie dwie wystawy katyńskie, bo jedna była duża na cechowni kopalni Mysłowice w gablotach przez całą cechownię, a drugą taką malutką, po prostu z braku miejsca, ale dającą mocno po oczach, to ja zrobiłam u siebie w bibliotece, w takim przedpokoju tej biblioteki, bo to było stare mieszkanie zaadaptowane do potrzeb biblioteki. Wchodziło się do takiego sporego przedpokoju i tam ustawiłyśmy z mamą stoliki, chyba dwa. Nad stolikami wisiały płyty ze styropianu, także to była taka bardzo prześna wystawa. No i przywiozłyśmy materiały od Andrzeja Rozpłochowskiego właśnie z MKZ-u. Zresztą koledzy do tej wystawy na cechowni też przywieźli z MKZ-u materiały. To były zdjęcia takie bardzo drastyczne, to były artykuły. I ja jeszcze do tej wystawy dołączyłam u siebie w bibliotece, dołączyłam kłamstwa katyńskie, czyli książkę jako przykład, jak się zakłamuje prawdę o Katyniu, jak komuna kłamie. Była taka książka, było takie małżeństwo Julita i Czesław Bernasiowie. I oni napisali całą książkę, jak to prawda gestapo mordowało polskich oficerów w Katyniu, a zwalili wszystko, prawda, na bratnią armię radziecką. No i ja tą książkę obok tego z odpowiednim komentarzem też położyłam na tym stoliku jako przykład kłamstwa katyńskiego. Ludzie wchodzili, oglądali i na kopalni rozpętało się piekło. Raz o tą wystawę na cechowni, gdzie była zadyma z komisją zakładową, a potem wpadli do mnie z komitetu zakładowego. A jak pani śmie kłamać, zakłamywać historię, szkalować, prawda, bratnią armię radziecką, tutaj zgodzenie w sojusze i tak dalej, itd., itp. Natychmiast to proszę zlikwidować. Ja powiedziałam, ja nie zlikwiduję i proszę mi stąd wyjść. No i skończyło się awanturą. Wyprosiłam ich z biblioteki, prawda, członków komitetu zakładowego. No to oni już nie wiedząc, jak mnie spacyfikować, ściągnęli mi na łeb kontrolę z Biblioteki Wojewódzkiej. Przyjechała taka pani mocno czerwona i jeszcze nie weszła dobrze do środka, już się na mnie wydarła. No to ja się na nią też wydarłam, bo ja nie należę do tych, co, prawda, głowę spuszczają. Najpierw żeśmy się przekrzykiwały, potem pani zobaczyła, że sobie nie da ze mną radę, próbowała ze mną rozmawiać po dobroci i zaczęła mi tłumaczyć, ale tak nie można, proszę pani, przecież pani jest nieobiektywna, jak pani może takie kłamstwa szerzyć? Na to ja mówię, no to pani pozwoli ze mną do magazynu książek. Zaprowadziłam ją do działu politologia. Ja mówię, pani mi zarzuca brak obiektywizmu, to proszę popatrzeć, co tu jest na półkach. Tutaj są dzieła Stalina, tutaj są dzieła Lenina, tutaj są dzieła Mao Tse-tunga, a tu jest Moczulski, Kuroń, Michnik, Giedroyć, kultura paryska. Co kto ma ochotę poczytać i według przekonań, według gustu, proszę bardzo, na co kto ma ochotę i kto tu jest nieobiektywny? To pani jest nieobiektywna, bo pani mi każe wystawę likwidować. Potem jeszcze przyleciał Krzysiek Bobula, przewodniczący Solidarności, też na tą panią wjechał z góry. Także skończyło się tym, że pani wyszła z płaczem, a wystawa została. I to jeszcze nie tylko o wystawę poszło, bo był apel Andrzeja Rozpuchowskiego, żeby uczcić rocznicę Katynia, no więc 10 kwietnia i na kopalni Mysłowice Solidarność powiesza flagi z Kirem, ja również w bibliotece. No to już dopełniło, że tak powiem, postawiło kropkę nad i całej awantury o Katyń. Muszę z wielką satysfakcją powiedzieć, że jeżeli chodzi o tak zwany dozór wyższy czy o tą inteligencję kopalnianą, to oni zawsze tylko przychodzili i prosili coś lekkiego, takiego nieobciążającego, co się fajnie czyta, a jak szli górnicy z szychty i wstępowali do biblioteki po drodze, to prosili, żeby im dać coś ambitnego. Zaczynali na przykład od żywotów Cezara,
Żywotów Cezarów i tego typu książki popularno-naukowe i w ogóle bardzo chętnie czytali, zwłaszcza prasę związkową, bo w czytelni czasopism, którą uruchomiłam dzięki Solidarności, bo oni mi załatwili dodatkowe pomieszczenia dla biblioteki. Mogłam uruchomić czytelnię czasopism. To czytali Wolnego Związkowca i prasę związkową. Prasę przywożoną również z zagranicy, bezdebitową. No wszystkie niezależne wydawnictwa bardzo chętnie czytali. W ogóle niezależne wydawnictwa, poczynając od prasy, kończąc na książkach, były rozchwytywane przez górników.